Widzimy się po matmie, Eni. Cześć, Eni. Mogę się przysiąść? O nie! Moje okulary! Nic bez nich nie widzę. Gdzie one są? Muszą gdzieś tu być. Nie! Słyszałam, że się złamały. O nie, soczewki pękły. I co ja teraz zrobię? Moje cenne okulary. Boże, czego tak ryczysz? A, okej. Rozumiem, zdeka kiepściacho. Cóż, takie rzeczy się zdarzają. Ale czemu zawsze mnie się przytrafiają? Wiesz co? Chyba mam pewien pomysł. Rozwiążę twój problem, Kate. Będziemy potrzebowali plastikowych noży. No i oczywiście suszarki. Nóż ogrzewamy w taki właśnie sposób. Rozgrzał się i można go wyginać. Patrz, zginam tak i się nie złamie. Utrzyma ten kształt, gdy wystygnie. Teraz przyda się pistolet z klejem. Zrób to samo z drugim nożem. Pamiętaj, musimy skleić dwie końcówki. Właśnie tak. Stworzą coś fajnego, gdy klej wyschnie. Widzisz? Zrobiliśmy okulary z plastikowych noży. Wyglądają dosyć uroczo, że tak się wyrażę. Proszę, Kate. Nie są korekcyjne, ale co ci szkodzi przymierzyć? Wow! Nie wiem czemu, ale dzięki nim czuję się lepiej. Wiesz co? Są zbyt urocze jak na ciebie. Słuchaj, Kate. Wstawaj, popracujemy nad tobą. Wyrzucamy to lipne ubranie. Lepiej! Różowy to twój kolor. Wow, to niesamowite! Jakbym była inną osobą. No to jedziemy. Zawsze chciałam to zatańczyć z popularnymi dziewczynami. Wow, Kate, skąd znasz te ruchy? Dobra jesteś. Ćwiczyłam przed lustrem praktycznie codziennie. Końcowa poza. Udało się! Oj, sorki. Trochę mnie poniosło. Dziwak. Przynajmniej mam fajne okulary. To będzie genialna imprezka. Eni, niezła szprycha z ciebie. Całkiem niezłe wdzianko na jampreskę. Masz nawet stylowe buty. A właśnie, jeszcze nie możesz wejść. Impreza ma ograniczenia. Nie chcemy tu żadnych bachorów. Sprawdzimy, czy jesteś odpowiednio wysoka. Tak, najmniejszych wątpliwości. Zapraszam, imprezka czeka. Siema, John! Zaraz pogadamy! Wow, ale mnie przestraszyłaś! Nie możesz tak się skradać, wiesz? Skarpety i adidasy? Ej, John! Obczaj tę laskę! Żarty na bok! Muszę sprawdzić twój wzrost! Ale kurdupel z ciebie! Sorki, musisz znaleźć imprezkę dla konusów! Możesz zrobić dla mnie wyjątek? Ty tak na serio? Jak mówię, że nie, to znaczy, że nie! Poszła mi stąd! Dobra, idę sobie. A może nie chcę być na tej durnej imprezie? W środku jest pewnie więcej takich chamów jak on. Zaraz. Chyba mam pomysł. Tak, świetny pomysł! Najpierw zdejmę buty. Teraz ostrożnie odwinę skarpetki. Potem zdejmę je ze stóp. Ale będę dalej zwijać. No i proszę. Teraz są bardzo kompaktowe. Wystarczy położyć je w bucie pod piętą i ostrożnie wsunąć stopy do środka. Gotowe. Jestem znacznie wyższa dzięki skarpetkom. Cześć. Chciałabym wejść na imprezę. Znowu ty? Skończyłem z tobą. Sprawdź mnie jeszcze raz. Dobra, i tak nic się nie zmieni. Widzisz, jesteś tak samo niska jak Zaraz, jesteś wyższa. Jak to możliwe? Nie widzę żadnych sztuczek. Zasady to zasady. Właź do środka. Jest! Nadchodzę, imprezo. Kiedy ona tak szybko urosła? Nie płacą mi za myślenie. Uwielbiam te chipsy. Są takie pyszne.
Ja się muszę zadowolić sałatą. Tak, popcorn. To się nazywa wyżerka. Popiję jeszcze słodką kolą. Uwielbiam kolę. A teraz pizza. Najlepsza rzecz na świecie. Chcesz trochę? Nie, dzięki. Muszę kontrolować dietę. Ja ciągle jem śmieci i nic mi się nie dzieje. Cukierki. Chipsy. Dużo chipsów. No i pizza. Jedliście ją kiedyś w łóżku? Smakuje znacznie lepiej. O tak, serio mówię. Widzisz, Kate? Wiem, że masz ochotę. Chociaż jeden kęs. No dobra, odrobinkę. Chyba nic się strasznego nie stanie, co? O, ale pyszna. Zaraz, coś się dzieje. A! Moja cera! Wiedziałam, żeby jej nie jeść. Wszystko zepsułam. Jak to w ogóle możliwe? O tak, chcę te dżinsy. Właśnie te. Żadne mi się nie podobają. No i o to właśnie chodzi. Wyprzedaż. Tak, te będą idealne. Ale lepiej przymierzę. Wezmę te. Te i jeszcze te. Jake, skończyłeś? Muszę przymierzyć spodnie. Patrz na to! Idealna długość i dopasowanie. Normalnie szyte na miarę. No spoko, ale muszę przymierzyć swoje. O, wyluzuj. Co jej jest? Przynajmniej mam fajne dżinsy. No zobaczmy. O, co one takie długie? Muszę podwijać nogawki, żeby były dobre. Ale to bez sensu. O, przymierzę kolejne. Te są za małe. Nie wcisnę się w nie. Życie jest niesprawiedliwe. Nawet guzika nie mogę zapiąć. Zawsze ten sam problem. Te są najgorsze. Dwie osoby się spokojnie zmieszczą. Przecież to nie jest ten sam rozmiar. Cała w nie wejdę. Jak do namiotu. Nie cierpię zakupów. Dobra, ostatnia para. Mamy chyba zwycięstwo. Przynajmniej w nie weszłam. Okej, nie panikuj. Tylko wciągaj brzuch. No dalej, zapinaj się. Udało się. Uff, chwila! Chyba sobie żartujecie. Dookoła ziemi na raz, dwa i trzy. Oła! Co to było? Czy istnieje jakaś szkoła bez popularnej laski? Co tam? Hej! Kevin! Katany wyszły wczoraj z mody. Chcesz? Wow, dzięki. Okej. Zasada numer 1. Nigdy nie patrz popularnej dziewczynie prosto w oczy. Wasza wysokość wybaczy, to znaczy Sofia, w sensie pani. Och, ten plebs. Bawi mnie. To kto zna odpowiedź? Nawet kiedy cała klasa nie ma zielonego pojęcia, zawsze znajdzie się jedna osoba, która wyrywa się do odpowiedzi. Na mnie nie patrz. Szybko, wybierz Sofię, zanim jej ręka odpadnie. Sofia odpowiadała już 5 razy z rzędu. Może ktoś inny? Oj, wybierz ją i już! Bez względu na wszystko klasowa mądrala nie odpuści. Musi się pochwalić wiedzą. No dobrze, Sofia? Ja? Tak? Już mówię. Ciężko się skupić na lekcji, kiedy ładna dziewczyna chodzi ci po głowie. To ty, Wiki. Ale kiedy siedzisz pomiędzy dwójką zakochanych, skupienie się na zajęciach jest po prostu niemożliwe. Przekaż to Wiki. To dla ciebie. O, napisał, że mam piękne oczy. Nigdy tego nie wyrzucę.
Łap całusa, misiu. Fu, ohyda. Niedobrze mi się robi, zaraz zwymiotuję tęczą. Kto się ze mną zamieni miejscami? Daję dwie dychy. Muszę iść do łazienki. Znów piszemy jakiś sprawdzian. A ja nic nie umiem. Ale wiem, kto się na pewno nauczył. Oto książkowy przykład ściągania na lekcji. Nawet wzięła lornetkę. Oj, było blisko. Może telefonem będzie mniej przypałowo? O nie, flash. Amy na bank to widziała. Możesz też spróbować zaczaić się jak aligator w wodzie, czyhając na swoją ofiarę. Vicky? Ups, długopis mi spadł, widzisz? O, mały włos. Niektórzy przychodzą na lekcje kompletnie nieprzygotowani. Kurka, zapomniałam długopisu. Masz pożyczyć coś do pisania? Proszę. Jeszcze tylko jakaś kartka. Sofia, daj kartkę. W ten właśnie sposób Amy zgromadzi zaraz na swojej ławce sterte rzeczy. Po co taszczyć plecak z domu, skoro możesz liczyć na koleżanki z klasy? Ła, co za kolekcja, Amy. Ciężko czasem skupić się na lekcji, ale dla niektórych jest to praktycznie niemożliwe. Pobudka, masz iść do tablicy. Jejku, dlaczego geografia jest taka nudna? Dobra, już nie śpię. Czyżby? Ła, prawie przysnęłam. Gdybym tylko miała jakąś poduszkę. Albo tu się oprę. Sofia? Zaraz mi się zaczniesz ślinić na bluzkę. Możesz się odsunąć? Sorka. Podsumowując, Hiszpania jest jedynym... Sofia? Gdzie ona się podziała? Ej, gdzie ona? Nie mam pojęcia, proszę pani. Chyba nikt nie zwrócił uwagi, że Sofia ucina sobie smaczną drzemkę pod stołem. Dobranoc.